Studenckie Koło Naukowe Forma zajmuje się działaniami przestrzennymi. Staramy się rozwijać trochę możliwości, które są na Wydziale Architektury. Spotykamy się średnio raz w tygodniu, czasami częściej, czasami rzadziej. Ogólnie to jest bardzo otwarte. Ustalamy spotkania na bieżąco, tak żeby wszystkim wszystko pasowało, więc jest to bardzo fajna forma. Nasze koło nazywa się też Forma. Robimy ogólnie rzeczy przestrzenne. Projektujemy różne krzesła, z których później robimy wystawy. Projektujemy też rzeczy bardziej przestrzenne, takie typowo projektowanie przestrzenne, jakieś instalacje. Inspiracje w naszym przypadku to jest taka burza mózgów. Każdy mówi, jaki ma pomysł. Wybieramy któryś, który jest najlepszy, później go modyfikujemy. Każdy dodaje coś od siebie, co myśli, co jest lepsze. Wymieniamy się pomysłami, potem coś z tego tworzymy, ewentualnie potem to zmieniamy. To jest cały czas praca na bieżąco. Główną korzyścią jest zawiązywanie znajomości. Tak naprawdę uznałyśmy z dziewczynami po iluś latach tak współpracy, że gdyby nie to koło, to byłoby nudno na uczelni, bo skupialibyśmy się tylko na nauce i projektach, które musimy wykonać, a tutaj jakby możliwość jest taka, że robimy to, co chcemy wykonać, tak? Koło umożliwia nam na przykład wyjazd do Wilna, gdzie spędzamy tydzień, tak, poznajemy miasto, ale też mamy kontakt ze studentami z innych uczelni i to naprawdę dużo daje, dużo nas rozwija, tak. Jeżeli dołączycie do naszego koła, będziecie mieli możliwość udziału w różnych wydarzeniach. My na przykład braliśmy udział w takim wydarzeniu jak Design After Tomorrow. Wszystko jest oparte na wydarzeniach, które zakończone są wystawą. Zazwyczaj każde warsztaty trwają około tygodnia i później przedstawiamy na koniec to, co stworzyliśmy. Do tej pory zajmowaliśmy się rzeczami użytkowymi i instalacjami. Takim przykładem są na przykład krzesła, które robiliśmy. One są wykonane z materiałów, które są łatwo dostępne i tanie. Istotą tego jest też, żeby zrobić coś z niczego, więc one są bardzo takie ekologiczne, powiedziałabym nawet. Są tam fragmenty na przykład butelek, które normalnie byśmy wyrzucili. Podczas tworzenia wszystkich przedmiotów użytkowych czy instalacji uczymy się tego, że niektóre rzeczy muszą być wykonane, tak? Więc to nie jest odrealnione i te praktyczne umiejętności przydają się nam później w życiu. Bierzemy udział także w wydarzeniach, które organizuje nasza uczelnia i jest na przykład to wydarzenie East Design Days. Także tutaj już wspomniany projekt krzeseł był właśnie robiony na to wydarzenie. Nasze koło miało też taki epizod, gdzie rysowaliśmy Białystok właśnie na warsztatach międzynarodowych z Politechniką Połtawską. Organizowaliśmy im też taką wycieczkę trochę poznawczą, tak, bo zabraliśmy ich też do Supraśla czy Tykocina, gdzie szkicowaliśmy właśnie wszystkie zabytki okoliczne. Zapraszamy serdecznie do dołączenia do naszego koła. Na pewno nie będziecie się nudzić. Jeżeli macie ochotę zrobić coś fajnego, a przy okazji pozwiedzać trochę nasze najbliższe okolice, włączając to Wilno i Litwę, z którymi blisko współpracujemy, to serdecznie zapraszamy. Studenckie Koło Naukowe Konstruktor jest zrzeszeniem studentów, które pogłębiają swoją wiedzę w specjalności konstrukcyjnej w sposób teoretyczny i praktyczny. Do naszej ekipy może dołączyć każdy, kogo interesuje konstruowanie i budowanie mostów, wież i innych elementów konstrukcyjnych związanych z naszą branżą. W naszym kole poznacie materiały, z jakich wykonujemy konstrukcję. Możecie poznać proces projektowania, budowania oraz potem niszczenia tych konstrukcji oraz masę ciekawych ludzi. Nasze koło naukowe bierze udział w różnych konferencjach ogólnokrajowych. Zajmujemy się również udziałem w konkursach konstruktorskich. Projektujemy mosty z drewna, ze stali, z papieru, a także również w drukarkach 3D. Wielokrotnie stawaliśmy na pierwszych miejscach podium konkursu BRICO, The Nordic Steel Bridge Competition. Aktualnie jesteśmy najlepszymi konstruktorami z mostów stalowych, drewnianych oraz papierowych. Podczas konstruowania mostu przede wszystkim głównym czynnikiem jest regulamin. Regulamin określa, jaką ma być rozpiętość, jaką może mieć wysokość oraz warunki, na jakich możemy go zbudować. Mosty 3D są mniej więcej takiej wielkości.
mosty papierowe są mniej więcej 2 razy większe. Jeśli chodzi o mosty z drewna oraz ze stali, to są one już w wielkości takiej 1:1, jak kładka dla pieszych czy mały most na wsi. Dzięki współpracy z Politechniką i firmami zewnętrznymi możemy dość często jeździć na takie konkursy i zdobywać wiedzę w sposób praktyczny. Jednym z najciekawszych konkursów, w jakim startujemy, jest konkurs mostów stolowych w Estonii, w jej stolicy w Tallinie. Most jest konstruowany u nas na uczelni w porozumieniu też z firmą, która z nami współpracuje. Z takim mostem jedziemy do Estonii razem z całą naszą ekipą i tam most jest obciążany, ważony, poddany wszystkim niezbędnym próbom, żeby ten most ocenić. Głównymi kryteriami w takim konkursie jest złożenie mostu na czas, jego waga i deformacja pod danym obciążeniem. Jeśli most wytrzyma dane obciążenie, wygrywamy, tak jak w poprzednim roku. Uczestnicząc w naszym kole, jest nam łatwiej znaleźć pracę podczas studiowania. Jeżeli dołączycie do naszego koła, będziecie mieli otwartą drogę na współpracę z firmami wiodącymi na Podlasiu i w Polsce. Jest to bardzo ważna rzecz, gdyż student potrzebuje takich kontaktów, a nasze koło na pewno je zapewni. Zapraszamy przedstawicieli wiodących firm na Politechnikę. Będziemy w stanie wtedy się dowiedzieć, w jaki sposób funkcjonuje dana firma, w jaki sposób dostać się do danej firmy i czego będą potrzebować w przyszłości. Generalnie podczas spotkań w kole rozmawiamy na tematy konkursowe. Jaki projekt, na jaki konkurs, kiedy konkurs oraz na różne tematy konferencji. I trzeba porozmawiać na tematy, na jaki temat ma być konferencja oraz jak przeprowadzić daną konferencję. No, organizacja konferencji to jest takie poważne przedsięwzięcie, uczy to takiej organizacji i takiego samozaparcia, by coś jednak dopiąć do końca. I przy okazji jednak pokazujesz się z dobrej strony przed wykładowcami oraz całą uczelnią. Bardzo serdecznie zapraszamy do Koła Konstruktor. Czym jest sieć rzeczy, czym jest internet rzeczy, no to są to zagadnienia, z którymi się stykamy wszyscy, tak? O których gdzieś tam słyszymy, a w naszym kole możemy dowiedzieć się, czym te zagadnienia są. Wszystko to, z czym zmaga się współczesna technika, inżynieria dotycząca elektroniki, ale takiej elektroniki, która towarzyszy ludziom, tak? Która jest pomocna w rozwiązywaniu ich codziennych problemów. Koło w sieci rzeczy zajmuje się rozwojem pomysłów studentów, którzy w nie wchodzą. Pewnego dnia zrodził się pomysł stworzenia inteligentnego lustra. Usiedliśmy wszyscy razem i zastanowiliśmy się, co wypadałoby, aby zostało zamieszczone w tym lustrze, jakie najważniejsze informacje, bo wiadomo, mamy ograniczony obszar i nie wszystko możemy tam zamieścić. Każdy rzucił jakimś swoim pomysłem, no i stało się. Lustro rozpoznaje moją twarz i dzięki temu wyświetla najbardziej istotne informacje dla mnie. Jaka jest pogoda w jakimkolwiek miejscu na Ziemi. Możemy się dowiedzieć również z niego rozkłady przystanków autobusowych live, na bieżąco, gdzie są autobusy, w którą stronę dojedziesz tym autobusem. Koło pomogło mi w obronie pracy inżynierskiej, ponieważ moim tematem był zintegrowany licznik zdarzeń, w którym wykorzystałem fanpage naszego koła naukowego. Licznik, który zaprojektowałem, odczytuje polubienia z fanpage'u w sieci rzeczy, a następnie wyprowadza go na tak zwany wyświetlacz klapkowy. Korzyści, jakie daje udział w kole naukowym, to między innymi możliwość rozwoju swoich pasji, zainteresowań, pomoc właśnie w pracy dyplomowej, miłe spędzenie czasu oraz poznanie wielu nowych ludzi. No, dzięki temu, że jestem w tym kole od praktycznie samego początku jego istnienia, poznałem dużo nowych zalet mikrokontrolerów, czujniki, nowe zasady ich działania, w jaki sposób mogę z nich skorzystać. Dowiedziałem się również, gdzie mógłbym pracować i co chciałbym przede wszystkim robić po studiach. Działalność w kole umożliwia poznanie wielu firm, z którymi moglibyśmy współpracować. Dowiadujemy się, jakie mają wymagania w stosunku do przyszłych inżynierów oraz poznajemy sposób ich działania. Na różnych spotkaniach z firmami dowiedziałem się przede wszystkim, że nie jest najważniejsze to, żeby uczyć się matematyki, tylko żeby jakby spojrzeć na to wszystko od strony praktycznej, potrafić coś zaprogramować, potrafić coś zmienić, coś zdiagnozować. I tak naprawdę tego oczekuje od nas pracodawca.
zapraszam Was do udziału w naszym kole naukowym, gdzie będziecie mieli szansę rozwoju zainteresowań związanych z mikrokontrolerami oraz Waszych pomysłów. W kole mobilne systemy inteligentne dowiecie się, jak zbudować własnego robota, jak go zaprogramować. Możecie zacząć od klocków Lego, zbudujcie robota, zaprogramujcie go, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Później, jeżeli się okaże, że się ten robot w miarę nadaje, możecie pojechać z nami na zawody. Będziecie mogli go sprawdzić przeciwko robotom innych ludzi. Nawet w kategoriach Lego jesteście w stanie spotkać dorosłe osoby, które są wielkimi pasjonatami tego typu rzeczy. Na same koło mobilne systemy inteligentne trafiłem zupełnie przypadkiem. Tam jak zacząłem chodzić na to koło, nauczyłem się, jak budować takie roboty, więc powiedzmy, że to są takie podstawy fizyki, konstrukcji maszyn oraz jak zbudować robota, który się nie rozpadnie i będzie mieć praktyczne zastosowanie. Swojego pierwszego robota zbudowałem na zawody Sumo Challenge w Łodzi i nazywał się Zetarimana. Jak wszystkim, również nam zdarzają się wpadki. Nie zapomnę naszej pierwszej walki na zawodach w Łodzi. Pierwszy pojedynek przegraliśmy dlatego, że wypił się nam się czujnik z robota i nasz robot wyjechał prosto poza matę. Drugą walkę zremisowaliśmy. Przez przypadek nie uruchomiłem programu, ale robot przeciwników i tak nie był w stanie wypchnąć naszego robota sumo poza matę. Ostatecznie wygraliśmy to, ale nie obyło się bez nerwów i stresu. Konstruując takie roboty, często uczymy się kreatywnego myślenia. Staramy się przewidywać, co się może wydarzyć na zawodach, jak robot może się zachować. Na zajęciach w kole często budujemy roboty sami, ale równie często zdarza nam się projektować je grupowo. Ludzie nie uczą się tylko matematyki, suchej matematyki, a my pokazujemy im także, w jaki sposób tę matematykę włożyć do tego robota, żeby wykonywał nasze polecenia. Nasze roboty odnoszą też wiele sukcesów. Zajęliśmy 3. miejsce w międzynarodowym konkursie Sumo Challenge w Łodzi, 2. miejsce w Łomży oraz 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie w Białymstoku. Na Wydziale Informatyki można nauczyć się tak naprawdę wszystkiego. To nie jest tylko programowanie, a także konstrukcja maszyn, budowa, projektowanie, a także nawet prezentacja w pewnych zawodach, czy wystawienie robota w określony sposób, to też ma swoje znaczenie. Już powiedzmy nawet, może pewność siebie nie ma takiego znaczenia jak w innych sportach, ale to podbudowuje. Na informatyce każdy może zbudować robota i każdy może pojechać na zawody. MSI to przede wszystkim grono studentów zapaleńców, którzy swego czasu zastanawiali się, jak poruszać klockami Lego, a także jak nauczyć się programowania w bardzo przyjemny i pożyteczny sposób. Jeżeli chcecie, tak jak my, bawić się klockami Lego na studiach, zapraszamy do koła Mobilne Systemy Inteligentne. Pojęcie logistyka jest to szereg procesów, które dzieją się pomiędzy tym, kiedy powiedzmy sałata, która rośnie na polu, zamienia się w produkt, który możemy kupić w sklepie spożywczym. Wszystkie procesy, które dzieją się pomiędzy zabraniem sałaty, że tak powiem, z pola, a tym, kiedy znajdzie się ona na półce sklepowej i będziemy mogli ją nabyć w sklepie, to jest tak naprawdę logistyka. Nasze koło naukowe zajmuje się szeroko pojętą logistyką. Organizujemy wiele różnych wydarzeń, takich jak Dzień Logistyki, który jest cykliczny. Polega to na tym, że zapraszamy różnego rodzaju przedsiębiorców, praktyków, aby opowiedzieli nam o tym, jak poszczególne działy logistyki wyglądają w ich przedsiębiorstwach. Dzięki temu uczymy się, nabywamy nowych umiejętności oraz poszerzamy swoje kompetencje poprzez rozbudowywanie CV. Ostatnio wygraliśmy ogólnopolski konkurs kół naukowych KOKON w kategorii głosowania internautów. Zgłosiliśmy tam swoje wydarzenie, 3. dzień logistyki. Z naszym kołem studenckim organizujemy wizyty studyjne. To daje nam możliwość poznać, jak wewnątrz działa firma.
Dowiadujemy się również rzeczy, których nie możemy dowiedzieć się na wykładach oraz na ćwiczeniach, nawet na uczelni. Każda taka wizyta może być dobrym doświadczeniem, które będę mogła wykorzystać w przyszłości. Ostatnio udało nam się zorganizować bardzo ciekawe wydarzenie pod tytułem Jak się wyróżnić i zdobyć pracę. Robiliśmy to wydarzenie wspólnie z Stowarzyszeniem Finansów Business Center Club, a także naszym partnerem była firma DPD. Na Politechnice dzieje się bardzo wiele ciekawych wydarzeń i projektów, w których można wziąć udział. Między innymi letnia szkoła logistyki w Chinach, w której miałam okazję wziąć udział. Na szczęście wszystko stało się jeszcze przed pandemią, więc bezpiecznie pojechaliśmy razem z grupą studentów z Politechniki. Podczas tego wyjazdu miałam możliwość uczestniczyć w wykładach dotyczących logistyki. Między innymi dowiedziałam się zagadnień związanych z pojęciem jedwabnego szlaku i relacjami Polski oraz Chin. Oprócz tego mieliśmy fantastyczną możliwość uczestnictwa w zajęciach kulturowych. Jest to na pewno ciekawe doświadczenie i doświadczenie wręcz niepowtarzalne. Razem z kolegą napisaliśmy artykuł naukowy na temat przeciwdziałania nadmiernej emisji CO2 w transporcie ciężarowym i zostaliśmy zaproszeni na konferencję naukową do Warszawy. Na tej konferencji mieliśmy również możliwość poznać osoby z innych kół naukowych z całej Polski i ten kontakt mamy do dziś. Hasłem przewodnim naszego koła jest rozwój przez współpracę. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że najlepszą ścieżką rozwoju naszych umiejętności i kompetencji zapewni nam współpraca zarówno z teoretykami, jak i z praktykami. To dzięki temu zachodzimy tak daleko. Każdy absolwent naszego kierunku, który był w naszym kole naukowym, tuż po ukończeniu studiów, znalazł wymarzoną pracę, często na stanowisku menedżerskim, dlatego też zapraszamy wszystkich przyszłych studentów do naszego koła. My jesteśmy Argo Team, czyli sekcja koła naukowego robotyków z Wydziału Mechanicznego. Nazwa wzięła się z tego, że po pierwsze Argo było mitologiczną łodzią argonautów z greckiego mitosu, a po drugie tak się składa, że Argo jest też konstelacją gwiezdną, a że my zaczęliśmy od budowy łazików marsjańskich, akurat tak się fajnie złożyło. Głównie zajmujemy się automatyką i robotyką, bo ten kierunek przeważa u nas najbardziej, ale staramy się nie zamykać na żadne możliwości, więc czasami zdarza się, że ktoś przyjdzie i chce się zająć jakąś dyscypliną, więc my to staramy się organizować. Takim głównym projektem całego koła jest łazik. Aktualnie powstaje łazik Argo V3. Do tego studenci mają możliwość zaproponowania jakiegoś własnego projektu i w ramach uczelni tworzenia go, testowania. Często jest to wykorzystywane w późniejszych pracach inżynierskich czy też magisterskich. Takim największym flagowym wydarzeniem co roku, w którym staramy się uczestniczyć, jest URC, czyli University Rover Challenge. Jest to największa impreza dla konstruktorów łazików marsjańskich. Odbyła się w Stanach Zjednoczonych. Poza tym bierzemy udział w mniejszych również konkurencjach i imprezach dla naszych innych robotów, innych projektów oraz w konferencjach naukowych na całym świecie, przedstawiając naszą pracę, artykuły naukowe. Teoria łazików na Wydziale Mechanicznym zaczęła się w roku 2010 i już wtedy zaczęliśmy odnosić bardzo potężne sukcesy. Podczas URC, o którym mówiłem, w roku 2010 zajęliśmy trzecie miejsce na podium. To był start łazików na Politechnice i to był bardzo mocny start. Następnie było tylko lepiej, bo zajmowaliśmy kilkukrotnie pierwsze miejsce na podium wśród drużyn z całego świata. Zawsze rywalizacja była bliska. Zawsze to była kwestia małej ilości punktów, więc plasowaliśmy się w czołówce. Największą korzyścią działania w kole jest to, iż wiedzę, którą zdobyliśmy na zajęciach teoretyczną, możemy wykorzystać praktycznie. Poznajemy nowych ludzi. Ludzie są niesamowici, mają ogromną wiedzę. Przebywanie z nimi, to już czerpie się z tego korzyść. Nasze koło współpracuje z przedstawicielami różnych branż. Uczestniczymy w konferencjach typu Automaticon, czyli największa konferencja dla pasjonatów automatyki i robotyki. Tam możemy spotkać przedstawicieli branży i zobaczyć od wewnątrz, jak to wszystko działa, jak funkcjonuje świat inżynierii automatyki. Mamy możliwość spotkać przedstawicieli, z przedstawicielami firm takich jak Maxon czy Paul Haber, producentów silników,
o bardzo wysokiej jakości, do których pewnie nie mielibyśmy dostępu, gdyby nie koło. Nasze koło naukowe współpracuje z różnymi typami studentów, uczniów. Część z nich posiada bardziej umiejętności teoretyczne, część z nich bardziej praktyczne. Bierze się to stąd, że niektórzy po prostu nie mieli nigdy styczności z prawdziwymi narzędziami. No a okazuje się, tak jak w moim przypadku, że głupia obróbka metalu jest bardziej zaawansowana niż nam się wydaje. Dlatego praktyk może pokazywać teoretykom, co umie, a osoba, która jest dobra tylko z teorii, może się od praktyka bardzo wiele nauczyć. W naszym kole panuje oczywiście luźna atmosfera, wszyscy się zbierają głównie wieczorami. Rozmawiamy sobie tak jak normalni ludzie, przychodzimy, śmiejemy się i przy tym pracujemy. Ja się bardzo zaangażowałem w te koło, chociaż nigdy się nie spodziewałem, że aż tak. Przede wszystkim można się czegoś nauczyć, to jest najważniejsze. Chodząc, nawet robiąc rzeczy mało istotne, zawsze dają coś do zrozumienia. Mamy 54 osoby w sekcji, co sprawia, że KNR, czyli Koło Naukowe Robotyków, jest jednym z największych kół w Polsce, specjalizujących się w takich dziedzinach i staramy się robić tak naprawdę po trochu wszystkiego, żeby zobaczyć, co tak naprawdę chcielibyśmy w przyszłości robić, żeby te studia nam pozwoliły na odkrycie jakichś swoich dalszych pasji. Chciałem Was serdecznie zaprosić do udziału w naszym kole naukowym ArgoTeam.